Okej, okay, witam po przerwie, witam w kolejnym odcinku Skyrim, legendarna edycja. Idziemy do głębi. Głębi Usten, Garw, czy jakoś tam to się nazywało, nie pamiętam jak dokładnie. Nieważne, tak? Poszukujemy rogu Jurgena Wiatrowładnego. Boże, jaka trudna nazwa. To jakaś szmatka nam powiewa na wietrze. Czy mogę stąd wyjść? Jakbym chciał. Mogę, dobrze. Very good. Serio? Nigdy czegoś takiego nie widziałaś. No to właśnie widzisz. Mączka, trucizna i i to tyle. Okej, tu by było jedno i to samo, jakbym poszedł. O, chyba przeżyłem. Okej, tam już do mnie idą. Można się całkiem nieźle obłowić z tego co widzę. Miejsce dość duże. Zakamarków sporo. Złoto 16. Tam jeszcze jeden łazi. Lawenda. Kurde. Jakieś żarcie. No chodź, nic mi nie robisz. Oh, yeah. Miał strzałę w twarzy. Ciekawe kto mu ją wbił. Prosto w gębę. Dobrze, dobrze jest, tak? Lidia, to ty strzelasz? Chyba ty. Oj, masz mój topór. Wow, który ci dałem. Użyłaś go. Dobrze, bardzo dobrze. Sery. Świetnie, miksturka. O, tu kolejna leży. Tu chyba już przeszukałem, dobra. Przeszukałem kufry. Ale poszedłem w złym kierunku z tego co widzę. Tam jest jakiś most. Chyba tego nie sprawdzałem. Czy to w tym kierunku? Tu w sumie mogę pójść, a pozwiedzamy, co mi tam szkodzi. Widzę skrzynię i stół alchemiczny. Okej, tam to się otworzyło. Ale jeszcze jedno muszę otworzyć. Okej, nie jest to... Serio? Dobra. Jeszcze jeden. Nic trudnego póki co. O, tu jest, dobra, znalazłem. Serio? Jeszcze dalej mogę przejść? Dobra. Nie będę się bawił w takie rzeczy na razie. Otworzymy sobie mikstury.
Klejnot dusz. Zniszczona księga, książka. Okej, kufer. Co my tu mamy? Łuk, krasnoludzki łuk. Dość drogi. Dobra, to chyba nie jest alchemia. No niestety nie. Dobra, mogę zdjąć zaklęcie. A, dobra, klejnoty duszy już wiem do czego są. Tak. Nowe zaklęcie, premia do regeneracji magii. A jak tego to zniszczę? Osłabienie kondycji. Ale ciekawe, czy ja w ogóle znam jakieś zaklęcie na napełnianie tych klejnotów dusz. Zaklęcie i przedmiot. Nie mogę żadnego przedmiotu użyć. Tak, przerwać. Dobra. Czy jeszcze z czegoś mogę zdjąć? Zdejmij zaklęcie, ok. Chodź tu, Lidia. Daj mi parę rzeczy. Broń. Dobra, weźmy. No, w sumie. Wszystko, tak? Mikstury. Nagroda. Dobra, dam ci to, co mam. Łuk spętania dusz. Duszy. Strój. Szata maga. Czarna szata maga. Czemu nie mogę tego rozłożyć albo zdjąć zaklęcia? Dość dziwne. A nie, dobra, jest. Serio? No dobra, no i co? Pułapka duszy. Aha, dobra, z każdego przedmiotu raz mogę zdjąć. W ten sposób, już się później go uczę. Spoko, zrozumiałem. I'm right behind you. I am sworn to carry your burdens. Strój. No to jest niby lepsze, ale to nic nie waży. Zwój. Coś tam waży. Księgi. O. Dobra. Różne. Co by tu je jeszcze dać? No to co wartościowe, ale no w sumie to nic nie waży. Drewniana miska. O Jezu, chcę to... Nie mogę tego upuścić. No dobra, to jej damy. No dobra, w sumie tutaj... Nie ma nic ciężkiego. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Lead on. I tak mogę dużo unieść. No, bardzo dużo. Więc to bez róż... Co? Coś... Zamknąłem Lidię. Już nie wyjdziesz stamtąd. Zostaniesz tam na zawsze. Nie no. To był żart oczywiście. Wypuszczam ją. Chodź, chodź. Mogę jeszcze głębiej zejść. Czaszka trola. Pi
Pięknie. Okej, szkielety się rozsypały. No, ciężki pancerz wzrósł. Szkielet na tronie. O nie. No, on się odsunął. Kondycji nie mam. Już jakąś pułapkę wpadłem. Płonę! Jeden strzał i się rozsypuje. Tam widzę skarby. Ale warto byłoby przeszukać trochę to miejsce. O, chociażby dla takich skarbów. Zobaczmy. Szkielet. Coś tam mają przy sobie. Ale to nie za wiele. To jest gdzieś tam. Be careful. W sumie to stąd zszedłem. A tu jest jeszcze sporo rzeczy do odnalezienia. Na tym poziomie, a jeszcze jest najniższy poziom. Oberwałem. Mamo, ktoś mnie śledzi. Nie, tu z góry mnie atakuje jakiś padalec. Gin! Coś tu śmierdzi. Smok. Kolejny smok. Czemu to tak dziwnie działa? Dobra, to będzie głupie, ale okej. Nie te. Jakbym tu Lidię zostawił? I've got your back. I will remain on guard here. Czy to raczej nie będzie na nim działało? Nie. We heading out? Dobra, chodź za mną, bo to i tak na ciebie nie działa. To jest dosyć ciekawa zagadka, naprawdę. A może? A może
to wcale nie głupi pomysł to wykorzystać. No właśnie. Dobra. Dobra, to mogę co chwilę używać, dobra. No to lecimy. No, prawie, prawie. Byłem blisko. Może następnym razem się uda. Albo tam utknę. O! No i pięknie. O to chodziło. Zagadka rozwiązana. Serio? No już widzę, co tutaj będzie się działo. Mnóstwo pułapek, dokładnie. Pajęczarze. Pieczony pają. Nie za bardzo przepadam z tym leczeniem, ale... I znów mam tylko jeden topór. Okej. No i nie będzie. No, w sumie to już jestem niedaleko. Stanie wzrasta do 27. Nie chcę tego. No, żeby ta Lidia tutaj nam nie zginęła czasem. Szedł dalej. Przeszukamy sobie. Wysuszone zwłoki jakieś. Kokon, pajęcze jajo. Bomba. Gdzie jest Lidia? Usmażyła. Oj, jest. Dobrze. Bardzo dobrze. Już myślałem, że się usmażyła od pułapki. No i dobra. Dotarłem. Jestem już bardzo blisko. To było zbyt piękne, gdyby... Czujesz się słabiej o wschodzie słońca. No dobra, teraz już jestem pewien, że jestem wampirem. Wow! Czytaj, tajemniczy liścik. Okej. Okay. Spotka się z osobą, która zabrała róg. O, ktoś go podpierdzielił. Ja tyle chodziłem, tyle łaziłem, a tu proszę. Ktoś go... Zapier... Smocze dziecię, muszę się z tobą rozmówić, to pilne. Wynajmij pokój na
poddaszu pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy. Tam się spotkamy, przyjaciel. Serio? Serio, przyjaciel mi zabrał to, co mi było potrzebne do wykonania misji. Jak on mógł? I w ogóle, kto to jest? Kto to był? Kto to jest? Dobra. I co, już tutaj pewnie będzie wyjść? O, no oczywiście, chociaż skarby zostawił. Chociaż tyle. Gold, 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 gold. Dobra, kufer. Okej, 138 zł. Stalowy wielki miecz dusz. Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 3 sekund. I diadem. Nic tu więcej już nie ma. Teoretycznie już mógłbym wyjść, ale jeszcze nie wszystko przeszukałem tutaj, więc jeszcze można sobie troszkę połazić, że tak powiem. Oj, to nieszczęśliwe miejsce. Płonące. Dobra, tutaj sobie zapiszemy. Słuchajcie, tutaj zakończymy ten odcinek. Następnym sobie jeszcze tam troszkę przeszukuję tutaj, bo tam widziałem jeszcze skrzynkę i jakieś dodatkowe skarby, więc warto przeszukać. No cóż, do zobaczenia, do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć!